Dzień dobry, w sumie dobry wieczór. Witajcie kochani, czekam tylko na podgląd i zaraz będziemy się witać. Okej, chyba wszystko działa. Dzień dobry, dobry wieczór. Witajcie kochani. Dajcie znać, czy wszystko słychać i czy widać. Cześć Karolina. Hej Maryko. Cześć Maryka. Cześć Grażynko. Widać i słychać idealnie, super. Na to czekałam. Także witam się z wami bardzo serdecznie. Dzisiaj zrobimy sobie kartkę z kapeluszem, taką jak tu na załączonym obrazku widać. Dobry wieczór, Kasiu. Cześć, Basiu. Cześć wszystkim. Hej, Jola. No dobra, widzę, że powoli się zbieracie. Słuchajcie, ja wam pokażę kolekcję, na której dzisiaj będę pracować. To jest na pewno dobrze wam znana kolekcja Rosy Delis. Pokażę wam sobie tylko okładkę. Tu mam już przygotowane papiery. Mam ją w folii, więc będzie się wam odbijać, dlatego zaraz ją usunę. To jest ta kolekcja Rosy Delis, na pewno dobrze wam znana. Różowa, beżowa, szare. Bardzo, bardzo ładna i przyjemna kolekcja. Uciekam z tym, bo daję po oczach. Ja będę wykorzystywała te skrawki, które mi tu zostały. I to jest, słuchajcie, arkusz 05. I ja najprawdopodobniej tutaj ten kawałek wykorzystam jako podbicie dolne, dolną część, pierwszą warstwę jakby. Cześć Elu, Elżbieta. Cześć Kalina. I na górę dam taki bardziej stonowany papier, to jest to tło, Rosy Delis 10. Tak, z tych dwóch arkuszy będę korzystać. Bazę kartki zbuduję sobie sama oczywiście. Ona będzie tym razem w wymiarze kartki C6, czyli 11,5 na 16,5 cm. Jeszcze raz to mierzę. Tak, 11,5 na 16,5 cm. Cześć Aniu. Cześć Ola. Cześć Gosiu. Także taką kartkę sobie zrobimy. Kompozycja jak kompozycja, tutaj wykorzystałam element wycięty wykrojnikiem i podbiłam tą dziurę, zakleiłam jakby kartką, kalką. No i oczywiście tym centralnym punktem na tej kartce jest ten kapelusz, który sobie wspólnie wykonamy. Kapelusz, o nie, nie, nie przygotowałam sobie. No nie, musicie mi wybaczyć, chwilę, albo zawołam córkę. Emilia! Ten nie jest dobry. Ty miałeś tą butelkę, czy nie miałaś? Wziąłeś tą butelkę z picia. Nie pamiętasz? Ci powiedziałam, żebyś nie wyrzucała. Czekajcie chwilę. Córka poszła szukać. Cześć Sylwia, cześć Ewelina. No i tylko górę potrzebuję, nie szkodzi. Nie zamknij drzwi, proszę, dobra? Dziękuję ci bardzo. Tak, leci już live, uciekaj. Dobra, jest, wszystko ogarnięte. Dobra, będziemy sobie wykonywać na początku ten kapelusz. Ja sobie już, słuchajcie, grzeję klej na ciepło. Mam tu przygotowane kilka rzeczy, których użyję na kartce. Są to jakieś liście, kwiaty, już jeden kapelusz mam tutaj zrobiony, ale oczywiście wykonamy go sobie sami.
Jeszcze raz od podstaw. Cześć Beatko. Cześć Aniu. Cześć Bożenko. Hej Jolu. Taki kapelusik. Wiecie co, jest. Dobra, tutaj jest. Myślałam, że jeszcze jednej rzeczy zapomniałam. No i co, kawałek bermaty. Elementy wycięte z wykrojnika, tutaj jeszcze jakieś kwiatuszki sobie leżą, trochę liści wykalkowanych, wyembosowanych na kalce. No i tu na dole liście wycięte z arkusza z liśćmi. To na razie sobie odkładam, bo to będzie mi potrzebne później. Teraz do wykonania tego kapelusza będę potrzebowała sznurek jutowy. Sznurek jutowy, u mnie taki zwykły sznurek jutowy, wiecie, on się szczępi i to o to właśnie chodzi. Cześć Beatko. Hello myszki, cześć Agnieszka. Zwykły sznurek jutowy, kawałek bermaty, może to być też tekturka, chociaż bermata jest miększa i łatwiej się ją po prostu wycina nożyczkami. Przy dzisiejszej temperaturze nie zazdroszczę tego pistoletu. Grażynka u nas nie jest jakoś mega duszno, wiem, że wczoraj i przedwczoraj było, dzisiaj już całkiem przyzwoicie. I słuchajcie, będziemy potrzebowali korek. Korek ze zwykłej, ze napoju. U mnie to jest taki korek, który mi właśnie córka przyniosła po wodzie. A tutaj w tej kartce był to korek zielony po sprajcie chyba. My mamy teraz te problemy z tymi korkami. Ja mam te problemy z tymi korkami, że wiecie, te wszystkie napoje mają te korki, jakby są teraz takie przyczepiane, że go nie idzie tak ściągnąć, ale właśnie w tej jednej butelce wody widziałam, że to jest jeszcze ściągany korek całkowicie, więc kazałam go córce zostawić i zapomniałam sobie go przygotować, ale już go mam. I będę potrzebowała klej. Zwykły klej introlegatorski, klej na ciepło też, on mi się już grzeje, tak jak mówiłam. No co, chyba sobie zaczniemy. Jeszcze zanim zaczniemy, mam dla Was niespodziankę przygotowaną przez Anię. I to jest 15% na cały asortyment. Na hasło live dostajecie dzisiaj do końca dnia, czyli do godziny 24, na wszystkie zakupy w sklepie, na całość koszyka. No i Dominika, dostajecie rabacik. Rabat w wysokości 15% na hasło live. Dobrze Wam już znany, więc na razie odkładam karteczkę, za jakiś czas o niej przypomnę. Dobra, zajmijmy się tym sznurkiem. Słuchajcie, najpierw musimy sobie... Możemy oczywiście robić to od razu klejem na ciepło, tylko że mi w tym kleju na ciepło przeszkadzają te nitki, to, że on się tak ciągnie. Więc spróbuję sobie tutaj na początku w palcach, słuchajcie, troszkę ten sznurek, końcówkę tego sznurka już jakby zwinąć w rulonik. I dodaję, zauważcie, zwykłego kleju introligatorskiego, takiego, co wysycha nam na bezbarwno. I próbuję ciasno zwinąć w takiego ślimaczka. Jeżeli mi się to nie uda i zacznie mi się ten sznurek szczępić, no to nic nie szkodzi, ścinam sobie końcówkę i zaczynam od nowa. Ale słuchajcie, patrzcie, udało się. Mam już takie, zaczątek takiego ślimaczka. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale za chwilę na pewno zobaczycie. Początek ślimaczka i teraz już będzie łatwiej. Najgorzej jest ten początek, ta końcóweczka tutaj. No i jadę sobie klejem delikatnie wzdłuż tego sznurka. Dlaczego to nie robię klejem na ciepło? No bo te nitki, później klej na ciepło, jak wystyga, to też zostawia takie, wiecie, no nieładne, nieestetyczne ślady. Dlatego robię to zwykłym klejem. A sznurek jutowy, to jest naturalna tkanina i on świetnie łapie. No właśnie taki klej. Ja sobie to ściskam też tu palcami, żeby ten klej po prostu szybciej złapał. Jeszcze kawałek. Żeby troszeczkę to było bardziej stabilne. Cześć Joasiu. Cześć Angelika. Hej Agatko. U mnie nakrętek cała reklamówka. No to zobacz, ile będziesz mogła kapeluszy wykonać. Gdzie u nas, kurczę, no.
Nie ma. Teraz wszystkie te napoje są właśnie. Może te nakrętki nie da się odczepić. A jakbym ją ucięła, no to już nie będzie taka ładna, nie? Dobra, słuchajcie, ja już myślę, że na tyle chyba wystarczy ten początek. To jest taki ślimaczek, nie wiem, centymetrowy może, kilka razy dookoła siebie zwinięty ten sznurek. Rozwinę sobie tutaj troszkę bardziej, żeby mi to po prostu nie blokowało. Wezmę swój korek i na środku tego korka tutaj. Ups, ale mi cover poleciał. Zrobię kropelkę kleju i do tego przykleję mój sznurek. Staram się to zrobić faktycznie na środku, żeby on się później równomiernie rozkładał dookoła. Hej Teresko! Cześć Kasiu! No i co, początek już mam. I teraz słuchajcie, dalej jadę tym klejem. Dookoła smaruję sobie tutaj, nie cały od razu, bo sobie całe paluchy pokleję, tylko dookoła, tam gdzie akurat będę przyklejała sznurek, smaruję sobie klejem i jadę dookoła. Przygniatam to palcem co jakiś czas, żeby się to na płasko układało, a nie piętrowo, wiecie, sznurek na sznurek, tylko obok siebie. Jak widzę, że klej mi się skończył, no to dokładam. Musimy tak owinąć cały ten korek. Ale spoko, damy radę. Ja już mam kapelusik, no i super. No to masz tyle z głowy. A my właśnie robimy, w sensie ja robię. Powiedzcie mi, czy ktoś będzie wykonywał taki kapelusik ze mną dzisiaj, a może skusi się później. Bo jak zawsze będzie do będzie konkurs na naszej grupie Lubię Scrap and Me, w którym będzie można wygrać fajne nagrody przygotowane przez naszą szefową Anię. No i dzisiejszy live nazywa się Kartka z kapeluszem. Oczywiście nie musicie zrobić kartki. Możecie sobie zrobić pudełko, taki kapelusik fajnie można by umieścić w boksie, exploding boksie jako ozdobę. Ja robię kartkę. Ale wy wcale nie musicie. Może to być inna dekoracja, to może być tak ozdobne, to może być layout jak lubicie, box, tak jak już mówiłam. Jakbym wam uciekała z kadru, to krzyczcie, mam trochę dziwnie kamerę dzisiaj przyczepioną. Może muszę tak daleko ręce wyciągać. Ja robię kapelusik, bo kolejny fajny pomysł. No i super, Elżbieta, czekam na twoją pracę z kapeluszem. Bardzo mnie cieszy zawsze, jak wykonujecie pracę po live. Okej. Jak mi się gdzieś klejem wyjedzie, to słuchajcie, nie przejmuję się tym za bardzo, no bo ten klej wysycha na bezbarwno. I go nie widać. Tutaj też na pewno mi gdzieś, wiecie, podczas klejenia tego sznurka wyciekł klej. No i jak widać, nie przeszkadza to w niczym, bo on mi wysechł i jest niewidoczny. A wy już na urlopie, czy jeszcze przed? Bo ja za tydzień wyjeżdżam, już się doczekać nie mogę. Trochę sobie ubrudzę ręce tym klejem, ale nie szkodzi. Będę go ściągać. Ja też robię Beatka, pisze, dziękuję bardzo, fajnie, miło mi. Jedziemy dookoła. Zakrętki. No i znowu, jak widzę, że klej mi się kończy, to nakładam kolejną warstwę. Mi się sznurek już kończy, w sensie ta część, którą sobie odwinęłam, więc odwijam znowu trochę, żeby mi się to nie ciągnęło. No tu jakiegoś wielkiego napięcia nie robię.
Ale też za luźno go nie nawijam, tak żeby, no wiecie, to żeby on przylegał do tego kleju, żeby się jednak skleił, nie? O to nam w końcu chodzi. Ja byłam na weekend nad morzem i chyba to wszystko w kwestii urlopu. Ojej. Ja jestem między urlopami, był krótki w czerwcu, będzie krótki w sierpniu i dwutygodniowy we wrześniu. O, to fajnie, we wrześniu ogólnie są fajne urlopy, bo już mniej jest ludzi, nie? No, ale u nas we wrześniu się już później szkoła zaczyna, w Polsce zresztą też, więc na razie dopóki dzieci są w takim wieku, a nie innym, nie ma szans na wrześniowy urlop. Cześć, Wiola. Dobra, słuchajcie, owinęłam to do końca, także zostało mi tu dosłownie milimetr i na razie to tak zostawiam. Teraz przytwierdzę swoją górę kapelusza do bermaty i zrobię to klejem na ciepło. Tu mi się kończy... Jeszcze nie włożę drugiego. Dobra, no i co? Jadę dookoła tej nakrętki. Tu od spodu. Po prostu klejem na ciepło. I w dowolnym miejscu na tej bermacie sobie to przyklejam. Ja dziś wróciłam z Wisły, z biur jagód. O, fajnie. Za dziecka jeździliśmy zawsze do Wisły. Pamiętam te wycieczki takie nad Wisełką. No, fajnie było. Do dzisiaj wspominamy. No i teraz nakładam kleju tutaj, ścisło między nakrętką i bermatą dookoła. No i już oczywiście też na bermacie, bo musimy tutaj ten rondel tego kapelusza zrobić. No i znowu jedziemy sobie dookoła. No i sznurek powinien nam się tak układać, że teraz już... Tu oczywiście uważamy, wiecie, żeby on się piętrowo nie układał, tylko jakby jeden koło drugiego. Już zaczynam robić rondel. Nie chcę mieć go za dużego, tego rondla, ale kilka okrążeń trzeba na pewno wykonać. No właśnie dlatego odstąpiłam koleżance długi urlop w sierpniu, ona ma dzieci, a ja nie. I nie lubię upałów. Przesiedzę w klimatyzowanym biurze. No to sprytne, ogólnie masz całkowitą rację, tak, wrześniowe urlopy są ogólnie fajne, bo jeszcze jest w miarę pogoda, a już tych tłumów nie ma. No ale cóż, może za jakiś czas. Dobra, ja już mi ten rondel już powstaje, nie wiem czy widzicie. Jeszcze tu jedno, dwa okrążenie. Tak jak mówiłam, u mnie nie chcę, żeby on był za wielki. Chyba muszę sobie troszeczkę, muszę was na chwileczkę ruszyć. Muszę tą kamerę bardziej tu przesunąć, bo naprawdę jest mi niewygodnie. I muszę mocno wyciągać ręce, żeby było mniej widać na środku, jakby. Dobra, ja chyba lecę z ostatnim okrążeniem. Super pomysł na kapelusik. Dziękuję, Agnieszka. I trochę recyklingowy, bo wykorzystujemy, słuchajcie, nakrętkę, która w moim przypadku poszłaby najprawdopodobniej do śmieci razem z tą butelką. Bo to nie była kaucjonowana butelka. Ok, ostatnie okrążenie robię i będę ucinać. Jak ktoś chce, żeby ten rondel tego kapelusza był większy, no to oczywiście może sobie owijać tutaj do woli, ale ja nie chcę. Zastanawiam się, czy jeszcze jedno nie zrobić. Przyłożę sobie i zobaczę, jak to będzie wyglądać z jeszcze jednym okrążeniem. No dobra, ostatnie, jeszcze jedno. Dobry pomysł z tym kapeluszem. Muszę zwinąć dzisiaj korek jakiś. No, ja też tu na samym początku miałam poszukiwanie korka. Tutaj ta moja juta się trochę tak za mocno wczępi, więc utnę to.
Okej. I jadę ostatnie okrążenie. No i w sumie mój kapelusz już gotowy. Jest. Dobra, mi taki odpowiada. A jest to z tym rondem. Masz jak ja, serial w środku nocy, jeszcze jeden odcinek, jeszcze jeden. A z serialami to też tak mam, no. Szczególnie jak wiem, że następnego dnia nie muszę na przykład rano wstawać do dzieci, czy do pracy, czy coś. Szkoda, że nie ma tak dużej nakrętki na mojej głowie. Wiesz co, ciężko by ci było go założyć na głowę, bo on jest jakby zamknięty od spodu. Dobra, sięgam po nożyczki. Ja wybrałam dlatego bermatę, bo bermata jest po prostu miękka i mi to jest łatwiej tutaj nożyczkami dookoła uciąć. Tekturę byłoby trochę ciężej uciąć, ale oczywiście też jest to do zrobienia. Wycinamy. Nie odcięłam jeszcze tak jakby tego, bo mogę sobie go odciąć, tylko zostawię sobie tutaj zapas. Ale jak widzicie, nie obcięłam tego sznurka jeszcze w ten sposób, tak na krótko. O. Gotowe. Dziurem by się wycięło na sztywno. Bo tutaj jeszcze zrobię jedno okrążenie, jakby żeby wykończyć ten brzeg, żeby nie było widać tej bermaty. Więc teraz tak troszeczkę niżej będę jechać dookoła, naniosę sobie tutaj klej na tą bermatę i dopiero jak będzie to całe zasłonięte, to odetnę, przykleję końcówkę jeszcze na dole, klejem na ciepło i później to zetnę, ten nadmiar. Teraz nakładam kleju na bermatę, także moje całkiem ostatnie okrążenie, słuchajcie, wykańcza mi jakby ten kapelusz już od boku. Że wiecie, ktoś spojrzy od boku na kartkę i nie widać tam tej bermaty, tylko ładne wykończenie. I tu już jest koniec. Od razu sobie tutaj troszkę kleju na ciepło na spód dałam. Przytrzymuję palcem. Upniesz szpilkami i się będzie trzymał. A na głowie, tak? Mam całe oklejone ręce, więc sobie tu troszeczkę ten klej strzypuję z rąk. I też czekam, aż mi to wszystko tu fajnie złapie. No ale kapelusz jest gotowy. Ten nadmiar sznurka mogę już ściąć. No i sznurka już nie będę potrzebować. Kapelusz jest już zrobiony. I tak się prezentuje. Tu w niektórych miejscach jeszcze biały klej widać, ale to za chwileczkę wyschnie. Więc wszystko jest jak najbardziej. Tu jeszcze sobie możecie, słuchajcie, przez to, że to jest juta, to jest miękki, naturalny taki materiał, można sobie to jakby w niektórych miejscach bardziej przyklepać, żeby ten rondel był w miarę równy, wiecie o co mi chodzi. Cześć Agniesia. Wykorzystaj opakowanie po lodach Manhattan, żeby kapelusz dla siebie zrobić. Będzie cylinder. Będzie sztywno. Okej, okay, rozmawiacie tam teraz między sobą. Okej, okay, no i tak prezentuje się mój kapelusz. Do ozdoby możecie sobie tutaj wstążkę jakąś przywiązać. Ja zdecydowałam się na biały sznurek. Więc kawałek tego sznurka sobie ucinam. I tutaj dookoła tego kapelutka taki spory kawałek sobie wzięłam. Te końcówki zawsze można uciąć, a ja je tutaj, słuchajcie, w tej kartce pociągnęłam tu pod kompozycją i dopiero tu mi się ten sznurek kończy, więc jest on w miarę dłuższy zostawiony. Skrócić można zawsze. Kapelusik gotowy, no. Cześć dziewczyn, cześć Agnieszka, cześć. Dobra, wiążę tu kartkę. Nie, nie na dół, na górze. O, tak. Trochę sobie to, tak wiecie, palcami najpierw formuję,
żeby w dobrym miejscu była moja kartka. Później ją można, słuchajcie, unieruchomić troszeczkę klejem na ciepło, żeby ona się nam nie rozwiązała przez przypadek. Moja będzie w miarę mała. No bo kapelusz też nie jest wielkich rozmiarów. Tu na razie siłuję się z tą kokardką. A wam może przypomnę o tym, że mamy rabat od szefowej na hasło Life. Dostajecie 15% na cały asortyment w sklepie do końca dnia dzisiejszego, czyli do godziny 24 obowiązuje rabat w sklepie. Coś mi krzywo wyszło jeszcze raz. Nie umiałam sobie poradzić z tą kokardką. O. I teraz pomniejszyć. Dobra, od razu lepiej. Cześć, Kasia. Na kartki. No tak, na kartki albo na mniejsze projekty. Do boksów też byłby świetny. Są, słuchajcie, takie tekturkowe ławeczki na przykład. Można by taki kapelusik na ławeczce postawić. No ja wam nie będę dawać pomysłów, bo o, widzicie? I ja ten sznurek tak zostawię. I albo sobie tak troszkę kleju sobie tutaj dam, żeby mi się ta kokardka nie rozwiązywała. Ten klej zaraz sobie wyschnie. Jak my będziemy budować kartkę, o, to ten klej sobie zastygnie, a kokardka mi się już nie rozwiąże. Tak ją ułożę tutaj, że pójdzie mi, słuchajcie, wzdłuż kompozycji i gdzieś tam za kompozycją będzie się kończyć. Ok. Czyli mój kapelusik mogę sobie na chwilę odłożyć, słuchajcie, na bok. Na hasło Life 15% na cały asortyment, już wam przypominałam. To co, weźmiemy się za budowanie naszej bazy. Sięgnę sobie po papier bazowy. Ja mam tu zwykły papier bazowy o gramaturze 250. Najpierw sobie go zbiguję. Kartka będzie miała 11,5 cm, ale ja zawsze sobie to biguję, słuchajcie, tak, że biguję to około 12 cm i później docinam na 11,5, żeby miała pewność, że ona na pewno dobrze mi się zgięła. A tak mam zawsze 0,5 cm zapasu, że jakby co, mogę to jeszcze wyrównać. Zginam tutaj wzdłuż linii migowania i sięgam po gilotynę. Hej Ingrid! No i teraz muszę to po ramię wyciągnąć. I teraz mam pełno kleju, słuchajcie, tych takich farfocli z kleju. Lepi się to wszędzie. I teraz docinam na 11,5 cm na szerokość. I na wysokość 16,5 cm. Daleko jeszcze gilotyny nie odkładam, bo muszę dosiąć papier bazowy. I sobie troszkę strzepię te Cześć, Agatko. Dobra, baza, słuchajcie, docięta. Wezmę papier. Na pierwszą warstwę wybrałam, czy on mi starczy? Starczy mi tutaj. Wybrałam sobie ten ciemniejszy arkusz, już wam wcześniej mówiłam, jaki on ma numer. To, że tutaj są kompozycje, to mi nie przeszkadza, bo ja zasłonię to drugą warstwą i nie będzie tego widać. Dosłownie troszeczkę będzie prześwitywać kompozycja. Mogłabym to w sumie z tej strony docinać. Wtedy byłoby dużo, no i tak to chyba zrobię. Dużo mniej tej kompozycji. Ale tak naprawdę nie robi to różnicy. Ja chciałam po prostu mieć ciemniejszy różowy na dole jako bazę. A
ciemniejszy, a jaśniejszy kolor na górę. Nie chcę wam tu głową wejść, muszę jakoś tak od boku na to spojrzeć. Dobra, tu widzę, że muszę na długość sobie jeszcze troszeczkę skrócić. Zostawię tą gilotynę tu bliżej, bo jeszcze ją będę używać. Dobra, przymiarka numer 2. Ok. No i tak mi to pasi. Sięgnę sobie jeszcze jeden arkusz, a to chyba miałam gdzieś taką połówkę arkusza już. Ok, jest kawałek po prostu białego papieru, żeby zbudować sobie drugą warstwę. Ja to jak zwykle robię na ołówek. Nie wymierzam tego linijką. No i docinam według zaznaczenia. Tu mamy już docięte. No i na ostatnią warstwę wybrałam ten szary papier. I też go na ołówek tutaj muszę wymierzyć. Mam tu pełno rzeczy leżeć na biurku i ciężko mi to trafić, ale może w tą stronę. Oczywiście, jak ktoś ma ochotę, może sobie na tej drugiej warstwie przeszycia zrobić radełkiem, ale ja to zostawiałam już gładkie. Hej, Manu. Dobra. I ostatni papier do docięcia. Sprawdzę tylko, czy się wszystko dobrze docięło. Będę mogła gilotynę odłożyć. Moim zdaniem jest ok, więc odkładam. Później z tych resztek okleję sobie tył kartki. No i co, mam docięte papiery. Na spodnią warstwę ten różowy papier, na wierzchnią warstwę ten szary. Tak jak mówiłam, tutaj możecie sobie przeszycia wykonać. Ja tego nie robiłam. U mnie będzie to gładki arkusz. Pierwsza warstwa idzie tradycyjnie na klej. Ja będę układać kompozycję w tej kartce poziomo. Poziomo oczywiście. Także ona będzie w ten sposób stała. I tak się będzie otwierać. Kompozycja będzie poziomo ułożona. No ale jak ktoś chce, no to może próbować zrobić pionową kartkę. Jednak coś tu nie jest do końca dobrze. Ale nic, poradzimy sobie z tym. Tu muszę ściąć jeszcze tego białego papieru. No, teraz jest chyba równo. No i jest. Jest druga warstwa, w którą stronę to dacie, jest w sumie obojętnie. Ja chyba to dam. Tak. Pierwszą warstwę do drugiej przyklejam tradycyjnie już na dystans. I patrzę, czy tu mam jakieś tektury. No i mam. Tylko, że to jest taka gruba tektura. Chcę taki gruby dystans. A czemu nie? Będę to kleiła na 2 mm
dystans, te, które sobie kroję na mniejsze kawałki. No tu gdzieś chyba też nawet taśmy, ale muszę powykorzystywać, słuchajcie, te wszystkie ścinki, tektury, które mam. A z czego wy robicie dystans? Dajcie mi znać. Klejcie też tekturę, czy klejcie kosteczki? Jaki jest wasz ulubiony rzecz do podnoszenia rzeczy na, wiecie, dystansie? Z czym wam się najprzyjemniej pracuje? U mnie to jest różnie, naprawdę. Często kleję taśmą, taką piankową. Kosteczki do robienia dystansów takich większych, jak że tutaj drugi cały panel, to raczej nie. Bo tu no jest tego trochę dużo. Tu zachowuję jakieś tam odstępy. Ja lubię bermatę albo kosteczki. Bermatę też lubię, tylko moim zdaniem bermata jest troszkę miękka, trzeba z nią uważać. Ta, która jest sztywniejsza, nie? Ale tak, jak najbardziej bermatę też wykorzystuję. Te takie ścinki po tekturkach, jeżeli są większe. Jeżeli są takie małe, drobne, to raczej nie. Ale większe ścinki jak najbardziej wykorzystuję. No i dobra, to już mogę sobie klejać. Tektura robi od razu trochę cięższą tą kartkę, ale mi to w niczym nie przeszkadza. Karton, tektura i co w ręce tylko wpadnie. Żadnej kasy na piankę. I to jest najbardziej takie zdrowe podejście, słuchajcie, że wykorzystujemy to, co mamy, bo tak naprawdę wcale pianki nie trzeba mieć, żeby zrobić i zbudować fajny dystans na kartce. Na kilka rzeczy tam trzeba zwrócić uwagę, wiecie, nie kleimy tu za blisko, żeby ta taktura gdzieś nam nie wychodziła, ona ma być ładnie schowana pod spodem, ale wszystko da się zrobić. U mnie taśma, czasem taktura. A ja różnie, zależy co mam pod ręką. No u mnie jest dokładnie tak samo. Ja mam i pianki, i kosteczki, ale kleję tym, co mam pod ręką. Teraz mam wielkie postanowienie po prostu wykorzystywać te tekturki. To są takie pozostałości, wiecie, jak wycinałam sobie, ja kupuję tekturę w takim sklepie z artykułami plastycznymi i ta tektura jest ogromna, ona ma wielkość 80 na 100 chyba, jeżeli się nie mylę, czy to ogromny, prostokątny, cześć Marzenko, ogromny, prostokątny płat tektury, arkusz tektury, no i ja sobie z niego różne bazy docinam, bazy, które później ozdabiam. No i wiadomo, przy wycinaniu baz zostają nam różne tam ścinki, kawałki ścinków. No i je staram się, przepraszam, namiętnie wykorzystywać, bo mam ich sporo. Okej, okay, bazę mamy przyklejaną. Przygotowałam sobie w tej kartce, też używam tutaj na samym spodzie tekturkę. Mam tą tekturkę tu. Zobaczymy, czy ją użyjemy. To jest tekturka ze Snip Artu. Takie plaster miodu. Ja sobie po prostu kawałek tego wycięłam. Lena pisze, że różnie. Kiedyś kupowała bermatę i kleiła po całości. Teraz wykorzystuję wszystko, co nadaje się na dystans. No i super. I tu chciałabym... kawałek tej tekturki wyciąć. Tak to wycinam nierówno. O, coś w tym stylu. Ona by poszła w tym miejscu. I tu może jeszcze jakiś kawałek też wytnę. Ale już taki, już chyba nie pójdę tak do góry, jak
tutaj, tylko po prostu tu kawałeczek, żeby też wystawało. Ale nie podoba mi się motyw plastra miodu. Wiesz co, wydał mi się tutaj pasujący do to właśnie takiego letniego klimatu, pszczółki, lato. A więc postanowiłam akurat tą tekturkę wykorzystać, ale myślę, że akurat w tej karcie każda tekturka z tłem byłaby dobra. A czy musi być taka karteczka, czy ty robisz... Czy co ty, czy robisz? Nie, możecie robić coś innego. Oczywiście, że możecie robić, żeby wziąć udział w konkursie. Chyba o to chodziło w pytaniu. Nie, oczywiście nie musi to być karteczka. Mówiłam o tym wcześniej. Nie chcecie robić kartki, to nie ma żadnego problemu. Możecie zrobić kapelusz i udekorować nim exploding box na przykład. Tak, ma być widać, że kartka jest inspirowana, czy wasza praca jest inspirowana tą transmisją na żywo, ale wcale nie musicie robić kartki. Dokładnie. Karolina, fajnie, dzięki za odpowiedź. Dobra, te tekturki przykleję chyba w tym miejscu. Na razie je tu sobie położę. Mam też wycięty wykrojnikiem taką rameczkę. I pod nią będę naklejać kalkę. Czyli odwracam to do góry nogami, także kalka jest na górze. Ten element jest na dole. No i ołówkiem robię zarys, jak muszę wyciąć to na kalce. Tak, żeby mi zakryła dziurę, ale żeby nigdzie mi nie wystawała. Ok. Narysowane. Teraz wycinam. Będę przyklejać. Ja korzystam z takiej grubej kalki. Ona ma chyba 160 gram. Ale mimo to jest dalej przezroczysta, jak widzieliście przed chwilą. Czy półprzezroczysta, tak jak normalnie kalka techniczna. Ale bardzo ją lubię, bo ona się w ogóle nie faluje. Przez to, że jest taka gruba, gdzie wytrzymuje ten klej. Jak macie takie cieńsze kalki, to kleiłabym to bardziej na taśmę. Taśma jej nie wygnie. Jakiej grubości jest ta kalka? No mówiłam właśnie, ona moja jest dosyć gruba. Jest naprawdę sztywna. Widzicie? To jest sztywna, bardzo sztywna kalka. Ja uwielbiam na niej embosować, bo te elementy są później takie po prostu sztywne. To jest 160, o ile mnie pamięć nie myli. Ta kalka ma 160 gram, ale mimo tego dalej jest półprzezroczysta. Jak tu widzicie, normalnie ten element prześwituje przez tą kalkę. Więc bardzo ją lubię. No i te elementy później mają, są takie fajne, grube. Nie gną się, nie łamią się szybko. No i nie odgina mi się ta kalka, nie faluje mi się od kleju. Ok, przyklejone. Wypadałoby te dwa elementy tutaj przykleić. Ja sobie to na razie tutaj przymierzę, ale raczej będę szła tak samo, będę układać kompozycję jak w poprzedniej kartce. Nic tu już więcej nie będę kombinować. Przypomnę wam o tym. No chodź tu karteczka. Na hasło live jest na dzisiaj ustawiony rabat. Rabat wynosi 15%, dostajecie go na cały asortyment w sklepie, na wszystko, co wrzucicie sobie do koszyka, będziecie mieli rabat. Dobra, czas układać tu jakąś kompozycję, muszę te kwiaty ściągnąć. Karteczka mi posłuży na razie tutaj za stojaczek na kwiatki. Mam tu przygotowane jakieś drobniejsze kwiatki. Chyba myślałam, żeby skorzystać z tego albo z tego. Ten mi się bardziej podoba. Będzie tu fajnie wyglądał właśnie przy tej kartce. Ale wiem, że na spód układałam liście. I to te liście zielone. Mam tu wycięte kilka gałązek z mojego ulubionego arkuszu z liśćmi. Kapelusik zrobiony.
Co ja się naszukałam zakrętki? Ojej. Olej jest bez zabezpieczenia. Wszystkie zakrętki powędrowały na różne zbiórki. Zbieracze zakrętek stracili dostawcę. No wiesz, ile tam ta zrobisz tych kapeluszy? Kilka zrobisz i później można dalej zbierać nakrętki na dobre, szczytne cele. Na razie sobie robię tylko przymiarkę. To chyba miałam urwane, patrzę, tak. Miałam chyba jeden, o. Jeden taki, gdzie to już było urwane. I co, przymierzam sobie, słuchajcie. Przymierzam i próbuję zbudować jakąś kompozycję z tego, co tu mam naszykowane. Myślę, że coś w tym stylu. Później pójdą na to kwiatuchy, takie wycięte z kompozycji. Chciałam ten kapelusz tu z kartki ściągać, słuchajcie. No a to pójdzie ten zrobiony przez nas kapelusz. Ja go jeszcze na dystansie tu podnosiłam, żeby to fajnie z tymi elementami wyglądało. No i tak myślę, że będę to układać. Okej, no to co, nie ma się co zastanawiać. Kleimy tekturkę. Nie będę nakładać sobie, słuchajcie, kleju na rękę, bo nie mam tu naszykowanych mokrych chusteczek, więc mi się to będzie ciężko ściągać po całej ręce. Piękna ta ramka. U nas już nikt nie chce zakrętek. U nas tu w Niemczech oni właśnie się skapnęli niedawno, że to, że oni wiedzieli już to dawno, ale słuchajcie, no nie były zakrętki, były tak jak w Polsce osobno od butelek. No i przeważnie te zakrętki lądowały w koszu. Tutaj nikt ich nie zbiera na szczytne cele. Tak jak w Polsce przed większością szkół stoi taki serduszko, czy taki kontener po prostu, do którego te zakrętki można wrzucić. A u nas one lodowały w koszu na śmieci. I o ile Niemcy są tacy bardzo eko, że tak powiem, w cudzysłowie, i butelki plastikowe są fatowane, że kupując po prostu napój w plastikowej butelce, płacimy za nią fan, więc ten fan zostaje nam zwrócony, kiedy oddajemy tą butelkę do recyklingu. Tak, nie te nakrętki. Te nakrętki były po prostu wyrzucane do kosza. A ponoć to właśnie ta nakrętka ma największą wartość. Hej Elu, nic nie szkodzi, że spóźniona, fajnie, że dotarłaś. Na początku robiliśmy kapelusz, więc jak będziesz chciała sobie taki wykonać, no to wrócisz sobie do początku live'a już po skończonej transmisji. A teraz budujemy kompozycję na kartce. To muszę podnieść na pewno jeszcze względem pełnaczki. Ja lubię, jak te elementy są takie naprawdę 3D. Więc potnę sobie to na mniejsze, słuchajcie, tu elementy. I będę to w ten sposób kleić. Ej, nie zaczepiaj. Ja wiem, że w tym miejscu i tak będę miała później kompozycję, więc nie przejmuję się tym i kleję to normalnie. Na tekturkę. Tego na pewno tutaj nie będzie widać. Bo ja dokładnie w tym miejscu mam całą kompozycję ułożoną. Proszę chwilę poczekać, aż mąż opuści ten pokój, bo mnie rozprasza. A czego ty szukasz? Kindle byś patrzył już. Dobra, poszedł. Okej, okay, co? Przyklejam. Przyklejam sobie ten element tu. Robię to klejem na ciepło, bo tak jest po prostu szybciej, ale wiecie, to jest papier i tektura, więc spokojnie to by złapało też.
klejem interligatorskim. Widzę, że zapowiada się cudnie. Dziękuję Ci bardzo, Elu. Dobra, element już jest unieruchomiony i teraz na pewno pójdą liście, tak jak Wam pokazywałam wcześniej, bo mniej więcej w ten sam sposób budowałam wcześniej tą kompozycję, że te gałązki zielone liście, one tutaj sobie były na dole. Te liście można sobie lekko powyginać, to nam trochę większą objętość doda. To są liście wycięte z arkusza Leaves 01. To są w ogóle moje ulubione liście. Po prostu uwielbiam. I zastanawiam się, czy to troszkę je można fajnie właśnie, wiecie, odginać i układać tak, jak nam pasuje. Tak jak ja bym chciała, żeby one się układały. Na pewno w tym miejscu muszę dać kapkę kleju, żeby tutaj tą gałązkę unieruchomić. Tu ją bym mogła, słuchajcie, urwać lub uciąć. Tą część dać tak bardziej. Zobaczymy, jak mi ten element tu przyjdzie. Gdzie te liście bardziej będą pasować. Tu idzie jeszcze ten drugi duży. Najpiękniejsze liście ever. No ja też jestem tego zdania. One mi pasują, słuchajcie, do każdej kolekcji. Mimo tego, że użyte liście jakby w kolekcji są innego odcienia. Innego kształtu, to mi się wydaje, że i tak te pasują. Mówię oczywiście o kolekcjach Scrap and Me. Tu już jest fajnie, ale tu mi jeszcze coś brakuje i chyba to właśnie, co obcięłam, to tutaj w tym kierunku ustawię. No, Ania Wam już podlinkowała. I tak to będzie. Tutaj idzie oczywiście jedna tekturka. Chyba mogę tą laskę kleju już tutaj wsadzić. Czyli mały dystansik przyklejony pod element. I to będzie umieszczone w tym miejscu. Tutaj muszę też jakoś wyciągnąć tą kompozycję. Wyciągnęłam sobie tutaj taki mniejszy. Spojrzę jeszcze, co tu mam powycinane. Te gałązeczki oczywiście też będę dodawać. Je też bardzo lubię. One fajnie potrafią urozmaicić i, wiecie, tak wzbogacić kompozycję. Myślę, że ten mógłby tu pasować i go bym dała, o. Nie, tak definitywnie on tutaj może być. Dobra. No co, chyba będę sobie to już tu przyklejać. Tutaj mi się, słuchajcie, widzicie, ten element zapada. Nie może tak być. Bo ja w tym miejscu chciałam mój kapelusz umieścić, więc muszę sobie to tutaj jeszcze podkleić, żeby ten element był po prostu szczelniejszy. Kapelusz sam w sobie też jeszcze będę podklejała tekturą, żeby on był wyżej. Ale chodzi mi tu o tą końcówkę, ona nie może mi się zapadać, no bo kapelusz mi się zapadnie w kompozycji na kartce, a tego nie chcemy. Więc dokleiłam sobie kawałeczek, żeby było to bardziej sztywno. I teraz, słuchajcie, nic mi się tu nie zapada. Wszechobecne nitki usunę. I będę ten element już unieruchamiać.
Czekajcie, dajcie się mi zastanowić, czy ja tam jakąś koronkę dawałam. Dawałam, ale ona już była na tym elemencie, więc okej, okay, wszystko jest okej, okay. Nie zagalopowałam się. Dobra, wszystko jest okej. Okay. Ani ulubione liście. No, tak się składa, że tak. Dobra, teraz sobie dotnę tutaj, słuchajcie, jeszcze dystansik na podkapelusz. I zobaczymy, czy to będzie jedna grubość tekturki, czy dwie. Bo ja bym tutaj chciała, wiecie, kwiatuszki powciskać, więc nie może to wszystko sobie być za nisko, żeby mi się, o, widzicie? Zmieści mi się tutaj kwiatek, już wygląda to fajnie. I będą to najprawdopodobniej dwie grubości tej tektury. Czyli całkiem sporo, bo moja tektura ma 2 mm, czyli w sumie są to 4 mm, które podnoszę. Tak, żeby nam nigdzie nie wystawało, to jest najważniejsze. Dwie grubości tekturki i ja sobie to umieszczę w tym miejscu. Ten sznurek pociągnę tak. Dobra, coś w tym stylu. Sięgam po koronki. Mam tu naszykowanych kilka moich ulubionych koronek. Albo ta. Ta też tu fajnie może wyglądać, tylko tego jednego kwiatuszka bym wtedy usunęła, żeby tutaj to nie, słuchajcie, nie kolidowało z tą tekturką na... Tak, ta mi się podoba, będzie ta. Od razu ją tutaj unieruchamiam. I przymocowuję mój kapelusz, bo tu już z tej strony pod kapeluszem nic innego nie będzie. Więc kapelusz może być już umiejscowiony. Mogłam w sumie to troszeczkę wyżej wszystko dać, tak jak kurwa było trochę wyżej. Ale dobra. Nie będziemy tutaj, słuchajcie, rozpaczać nad już ułożoną kompozycją. Tutaj dałam kapkę kleju. Chciałabym te sznurki w tym miejscu unieruchomić. I tu je później wykończę. Za już, tak wiecie, na samym krańcu kartki je też unieruchomię, żeby one były po prostu tam już nie dyndały sobie, że tak powiem. O. Tu już miałam pod tym kwiatuszkiem kawałek koronki przyklejonej, więc nie dodawałam tu sizalu. Tu jeszcze będziemy sobie od boku budować. Może tutaj od góry coś wybuduję, żeby to jakby optycznie podnieść tą kompozycję do góry. Ale to zobaczymy za chwilę. Co ja bym tu chciała dać? Chciałam właśnie albo tego kwiatuszka. Ten też tu fajnie wygląda. Za duży ten kwiatuszek nie może być. Tego sobie naszykowałam największego. Muszę na to spojrzeć troszkę od góry. No, ten też jest fajny. Tylko nie wiem, czy chciałam... O, może tak, słuchajcie, patrzcie, nawet mi się to podoba. Byłyby większe te kwiaty niż w poprzedniej kartce, ale przecież to nic nie przeszkadza. Dlaczego nie? Wiecie, że jestem w stanie zrywać to całe i kleić to wyżej, jak mi się to nie będzie podobać. Albo najwyżej zrobię tak później. No nie, nie może tu iść. Czekajcie, ja muszę tam luknąć na spód. Czy ja jestem tu w stanie jeszcze odkleić i dać wyżej. Też macie takie akcje? Zdarza wam się? Czy
na live to jest tak dziwnie, wiecie, że ja patrzę na to od takiej dziwnej perspektywy. Nie chciałabym zniszczyć tej wazy, bo nie chcę mi się już robić nowej. Widzę, że troszkę się ta tekturka niszczy. Ten plaster miodu, ale to nie szkodzi, bo niszczy się w miejscu, w którym i tak będzie zasłonięta. Okej, w tym miejscu mi się to udało. Kto ma też takie akcje? Proszę nie mówcie mi, że tylko ja tak mam, że się potrafię zrywać coś, jak mi się nie podoba. Oczywiście, że staram się to zrobić delikatnie, nie niszcząc. Jo, Asia pisze, dziękuję za pomysł na kartkę, a przede wszystkim na kapeluszek. Resztę obejrzę, jak film zostanie zapisany. Niestety na jutro muszę iść coś do pracy przygotować. Dziękuję jeszcze raz, miłego tworzenia. No jasne, nie ma problemu, fajnie, że byłaś. Dziękuję za twoją obecność. No i czekam na wasze kapelusze. O, słuchajcie, odkleiło się. Odkleiło się. Troszkę tu masakrowałam tą tekturkę, ale to nie szkodzi. No nie no, to musi definitywnie iść trochę wyżej. Miałam kilka razy, więc nie jestem sama, słuchajcie, to jest mega pocieszające dla mnie. Nic tu nie szkodzi na dole, ja sobie mogę tu, słuchajcie, wyciągnąć albo jakimś liściem, albo sobie, słuchajcie, i pozasłaniam też tam, o fajnie, liściem nawet fajnie to wygląda, albo sobie koronki też powpycham. Więc to nic mi nie przeszkadza, nie zniszczyłam kartki na tyle, żeby nie była do odratowania. Tu, gdzie widzę, że ta tekturka się zniszczyła, to po prostu zasłonię. I jak będzie wyżej, to się mi będzie bardziej podobać, tak. Oczywiście, że ja mam, że i ja mam takie akcje. Najczęściej odklejam kwiaty, wymieniam na inne. A ty myślisz, Ania, że ja mam inaczej? Ja mam z tymi kwiatami, to mam tak samo, że potrafię kwiaty podkleić z pracy, albo jak sezon zapomnę, łomatko, potrafię to odklejać i słuchajcie, tak, później ratować. Ale tu na szczęście nie było jakiegoś, jakiejś wielkiej tragedii. No, klejaj się tam. Przytrzymam sobie to teraz wszystko, żeby mi to porządnie skleiło. Też czasami zmieniam i odrywam, ale efekt końcowy ważniejszy, bo potem się denerwuję, jak nie jestem zadowolona na końcu. No dokładnie, Agatko, ja też tak mam. Kurczę, tak hardkorowo jeszcze nie resetowałam projektu, ale jestem pod wrażeniem. Nie no, słuchaj, no nic się nie stało, nie widać tego nawet, że ja go tam, słuchajcie, odkleiłam. Nie, no było to zdecydowanie za nisko i moje oko tego nie mogło znieść. Więc tak. Starałam się to zrobić bardzo delikatnie i w sumie nic się nie stało. Nie widać, podkleiłam po prostu kolejną warstwę liści na, w miejsce, gdzie ta tekturka lekko uległa zniszczeniu. Ale nie był to jakiś wielki problem. Tutaj sobie podłożę jeszcze koronki, słuchajcie, o. I wszystko będzie pięknie zasłonięte. I ta koronka mi się tam nawet już podoba, te kwiatuszki. Więc od razu je tutaj przykleję. Dobra, zajmijmy się, przykleję sobie, wiecie co? Teraz jako pierwsze sizal, bo o nim zapomnę i będziemy znowu zrywać. Sizal pójdzie tu, gdzie najwięcej kwiatów, czyli dokładnie w tym miejscu. Z tej strony, tu wam mówiłam, miałam kawałek koronki podklejony już pod tego kwiatuszka i tu wystają już niteczki, więc nie dawałam z drugiej strony. Cel uświęca środki. Dziękuję, Kasiu, jestem tego samego zdania. Teraz muszę pomyśleć nad tymi kwiatami. Czy dajemy tego większego? Tak, większego tu. Nie, chyba wiecie co, on mi się jednak... on mi chyba jednak jest wzrokowo za duży.
Tak, mi się wydaje, że ten mniejszy wygląda tutaj optycznie ładniej. I ja go tak tutaj przykleję. Tak, a później jeszcze będę po prostu uzupełniać kompozycję o... On mi tak delikatnie tutaj na rondel tego kapelusza wchodzi, ale to jest, tak miało być. Dobra, ten drugi też dostaje kropelkę kleju. I muszę to chwileczkę przytrzymać, żeby klej złapał. Bardzo fajne dzieło. Dziękuję, Agnieszko. I jak już są kwiatki unieruchomione, to słuchajcie, mam tu jeszcze takie maluszki. Takie bardzo, bardzo malutkie. Nimi też będę uzupełniać. Już coś tu było podklejone pod spodem. A nimi też będę uzupełniać. Mam je przygotowane w kolorze białym i w kolorze różowym. No i zobaczymy, które mi tam po prostu się pasują. Ale też są fajne. No, całkiem mi się to tutaj podoba. Chyba sobie teraz ten sznurek tutaj unieruchomię. Ja to, słuchajcie, zrobię na klej na ciepło, ale wy jak uważacie, boicie się, że zostanie wam plama, to taki sznurek możecie spokojnie na zwykły klej kleić. Tylko ja nie mam teraz czasu, żeby to trzymać i czekać, aż to zwiąże, więc daję minimalną kropeczkę kleju na ciepło. Przytykam do tego ten sznurek i przytrzymuję, żeby to związało szybciutko. Resztę tu odetnę. Ja nie chcę, żeby mi to tak tutaj mocno wystawało. No i co? Złapała jedna strona. Kropelka była za mała. Dodajemy troszkę. Jeżeli mi ten klej gdzieś wycieknie, no ja się tym za bardzo nie przejmuję, bo ja to zasłonię moimi kamyczkami. Ale nie mam po prostu czasu, żeby czekać. A chciałabym, żeby ten sznurek był już tak unieruchomiony, jak on ma zostać. O. Tak, widzicie to? Jak on sobie stąd wychodzi i tu przez kompozycję przechodzi. Kończy się tam na samym końcu kartki. Zbędne nitki sizalu obcinam. Cześć, Kasiu! Ja ostatnio często kompozycję kleję na gałązki. Kompozycje wychodzą wyższe, tylko potem muszę kombinować, żeby mi nie latała kompozycja, bo czasami lata. A to Ania, chyba ty kiedyś robiłaś coś z gałązkami. To mi się pomysł spodobał i teraz mi służą za podniesienie. Ale ja nie wiem, Aniu, o jakich ty gałązkach teraz mówisz. Dziękuję, Róża. Piękna, pisze Róża. Ja mam to odsłonię, słuchajcie, bo kwiaty już mam mniej więcej ułożone, więc reszta sobie może spokojnie gdzieś tam wylądować na boku. Mniejsze potrzebuję. Coś takiego, tylko mniejszą gałązkę. O, tutaj mam. Nie, to jest jeszcze większa. Tutaj mam coś takiego. Też by to mogło pasować. Tak, podoba mi się. Zostaje tam wklejone. Muszę sobie jakiś szpikulec wyciągnąć. Jowitka. Dobra. Teraz zastanawiam się, słuchajcie, tutaj te ostatnie, co tutaj pododawać. O, może coś takiego. Żeby tą kompozycję tu wykończyć. Może ten nawet niekoniecznie, go można by dać. Małgosiu. Chyba to mi się podoba. Dobra, jak wiecie, co, jak widzę, że coś mi wpasiło, to ja to od razu tutaj
unieruchamiam. No bo później ruszę kartką i mi się to przemieści, a podoba mi się to miejsce, w którym to sobie teraz siedzi. Jeszcze ten zastanawiam się nad tym białym. Nie, coś by tu mogło jeszcze być. Ale on by mógł być, o właśnie, w tym miejscu. Tutaj wygląda on całkiem fajnie. No i super. Dobra, wiecie co? Został mi taki końcowy szlif, że tak powiem. Tam, gdzie widzę jeszcze jakąś dziurkę, po prostu wetknę sobie koronkę. To są te takie małe kwiatuszki wyrwane z tej takiej koronki do rwania, wiecie, którą ja tak lubię. Mam ich więcej, mam jeszcze taki troszkę większy. Nie, ale on jest za duży, jego nie chcę. Więc muszę sięgnąć tu po kawałek. Okej, okay, tam też pasuje. Fajnie u Ciebie się tworzy. Dziękuję Ci bardzo, kochana. Po urlopie wracam do tworzenia. O, ja jestem przed urlopem, za tydzień wyjeżdżam. Więc nie wiem, Marylko, czy jeszcze jesteś, ale odezwę się. Pamiętam o tym. Może się uda. I tu ewidentnie też jest dziurka, trzeba ją zatkać. Jeszcze zdążyłam na troszkę. No pewnie, że zdążyłaś. Już w sumie kończymy, ale jeszcze chwilę posiedzę, potrzymam Was. Dobra, te co wetknęłam, to tutaj unieruchamiamy. No i co, słuchajcie. Już to wygląda fajnie. I już jest bogato. O, fajnie wygląda. To przykleję zwykłym klejem. Nie jest, Maryla. Mam nadzieję, że słucha. Maryla, zostałaś wywołana do tablicy. No i co? Ja myślę, że tutaj już wcale nic nie trzeba dodawać. Wiecie, możecie sobie napis dodać. Ja to tak zostawię. Zastanawiałam się, ale dobrze, mam jeszcze, słuchajcie, taki próbny kapelusz, co robiłam. Jakby to wyglądało, jakbym troszeczkę brzegi tego kapelusza, czy tak wiecie, jego po prostu, o, przygasowała. Więc spróbuję to na razie na brudno, bo jak mi się to nie będzie podobać, to tego na kartce nie zrobię. Co? Chyba mi się to nie średnio podoba. No dobra, zrobię taką. Już mam przy sobie nakrętkę. No dawaj, działaj, działaj. Co wy myślicie o tym gesso? Ja mam mieszane uczucia. Jak dla mnie bez gesso. Widzicie różnicę? Chociaż wcale w kamerze widzę, wcale to tak źle nie wygląda. Żeby to bardziej trzeba było jakby rozprowadzić. Bardziej przybielić, takie wiecie, że to nie będzie taka plama. Tylko po prostu jaśniejszy ten kapelusz. Kapelusz bez gesso bardziej autentyczny, bez. Ja się tu staram, żeby wam pokazać, a wy piszecie bez. Ja też wolę bez. No nie, a wiecie, że ja też, no nie, wolę, ewidentnie wolę bez tego gesso, więc nie, nie idzie to gesso.
Więc gesso nie będzie wchodzić. Dobra, moja kartka jest skończona. Jeszcze mam takie, słuchajcie, coś. Takie coś. Ja sobie to tnę na małe kółeczka. O, i takie małe kółeczka dodaję sobie jeszcze do kompozycji, jako urozmaicenie. Ja bym tylko ranty zagessowała. Ja się boję tylko ranty zagessować, bo bałabym się, że będzie to wyglądać, jakby coś na ten kapelusz spadło, słuchajcie, z nieba białego. Więc nie chciałam takich akcji robić właśnie, że tylko jakby w jednym miejscu. Dobra, już nieważne. Postanowiłam, że będzie bez, więc się tym nie przejmuję. Mogłam to klejem na ciepło chwycić, byłoby od razu, dobra. Nieważne, zaraz sobie wyschnie. Ale cudo się tworzy, jest. Dziękuję Ci bardzo, Aniu. Jest cudownie, dziękuję. Na pewno tu jeszcze parę kropelek spadnie, jak będę to chlapać. Ci tutaj też jest, ale to jest inna farba, więc nie ma żadnego problemu. To nie jest taka gessowa farba, tylko bardziej rzadka. Okej, dobra, daję kulek. Na hasło Life pamiętajcie, że dzisiaj do końca dnia dostajecie 15% na cały asortyment w sklepie. Także możecie szaleć. Na naszej grupie Lubię Scrap and Me pojawi się post konkursowy, pod którym będziecie mogły dodawać swoje prace wykonane na podstawie dzisiejszego live'a. Będzie mnie bardzo cieszyć, jak coś tam dodacie. Zawsze to jest miłe uczucie, wiecie, widzieć, że, no, że ktoś skorzystał, tak? A jeszcze o jednej rzeczy chciałam wspomnieć. Nie wiem, czy widziałyście, bo chyba jesteśmy same dziewczyny tu dzisiaj, że w Scrap and Me ruszył nabór do DT. Nabór do DT, więc jeżeli któraś z Was ma ochotę, chciałaby dołączyć do naszego zespołu, no to zapraszam serdecznie na składanie aplikacji, do składania, do napisania maila po prostu. Kto nie będzie próbował, ten się nigdy nie dowie. Jak to mówią, do odważnych świat należy. Marzenko, no to pisz maila ze swoją kandydaturą. Dobra, więcej nie trzeba. Na tym kwiatku już i tak tu już były kuleczki. Dodaję jeszcze farbkę. Do... Super, a ten mail będzie podany. Słuchaj, mail... Może jak Ania jeszcze jest, to Wam tutaj napiszę. Mail jest jakby na plakacie też napisany. Mail jest dt.scrapandme@wp.pl. Może Ania jak jeszcze jest, Karpińska, to Wam napiszę w komentarzu, żeby nie było niejasności. Ach, Marzenko, przestań. Każdy ma równe szanse, więc... Słuchajcie, to nie możecie tak myśleć, że ja się nie nadaję. Każdy się nadaje. Każdy musi spróbować swoich sił i możliwości, to jak nie spróbuje, to nie będzie wiedział, tak? Dobra, moja kartka, słuchajcie, jest gotowa. Wytrę ze siebie te plamy. Ten brudny stół troszkę. Okej. Tak się prezentuje moja kartka. Kartka z kapeluszikiem.
Korzystałam dzisiaj z korekcji Rosy Days, ale tak naprawdę każda kolekcja z Krapek mi będzie tutaj. A słuchajcie, jak ona by świetnie wyglądała ze słonecznikami. Taki tylko typ wam daję. No, kapelusz i te słoneczniki, wiecie, ekstra. Już to widzę swoimi oczyma. Dzięki, Jowitko. Cudowne, muszę nadrobić kapeluszek. Tak, a Marzenku, myślę, że wszystko się uda i live będzie zapisane, więc... Więc jak najbardziej będziesz mogła sobie nadrobić. Cudna letnia. Dobra, wyrzucam wam wyzwanie, niech mi któraś z was zrobi ze słonecznikami i z kapeluszem. Nie musi być kartka. Praca. Okej, na dzisiaj to chyba wszystko. Jeszcze raz szybko, bo nie wiem, czy skończyłam. Na hasło live macie 15% na cały asortyment w sklepie do końca dnia dzisiejszymi. Z makami też prześlić nie wyjdzie. O, Marzena, tu ktoś myśli, widzę, no. Tak, tak. Maki też mogą fajnie wyglądać. A jakoś słoneczniki pierwsza moja myśl, ale maki oczywiście też. I znowu sobie przerwałam. 15% na cały asortyment live. Kartka będzie wrzucona na grupie jeszcze w tym tygodniu, na pewno najprawdopodobniej we wtorek. I od tego czasu macie 2 tygodnie na wrzucanie swoich prac. Tak jak mówiłam wcześniej, nie musi to być kartka, może być to dowolna praca, żeby była widać, że jest inspirowana tym live'em. I tyle. I co jeszcze? Chyba tyle. Pamiętajcie o zgłoszeniach DT. Jeżeli ktoś się czuje na siłach, chciałby spróbować swoich sił, słuchajcie, to nic nie kosztuje wysłać e-mail. To czekamy. Czekamy na wasze zgłoszenia. No i co? Na dzisiaj to wszystko. Żegnam się z wami i dziękuję za waszą obecność. Fajnie, że mimo wakacji i tego upału dotarłyście tutaj do mnie. Widzimy się w sierpniu, jak wrócę z urlopu. Nie wiem jeszcze dokładnie, kiedy odbędzie się ten live, ale w połowie sierpnia wracam. No także prawdopodobnie po prostu pod koniec sierpnia zrobimy sobie live. No a poza tym widzimy się na Instagramie i na Facebooku tutaj. Także tyle. Dziękuję za waszą obecność i dobrej nocki wam życzę. Pa, pa.